witam serdecznie w nowym roku na kanale Gazetki i Promocje. Z tej strony Chimek. Mam nadzieję, że pewne hucznej sylwestrowej zabawie jesteście Państwo już wypoczęci, pełni energii do poznawania uroków całkiem nowego roku. Wiele osób zastanawia się też, jaki będzie ten rozpoczęty właśnie okres i co nas spotka podczas najbliższych 366 dni. A ważne jest, że 366, bowiem w tym roku swoje urodziny obchodzić będą mogły osoby urodzone 29 lutego, które urodziny obchodzą tylko raz na 4 lata. A przynajmniej tylko raz na 4 lata data ich urodzin pojawia się w kalendarzu. Bo z tym obchodzeniem to podejrzewam, że jest to różnie. W każdym razie moja wrodzona ciekawość kazała mi zasięgnąć informacji na temat naszej najbliższej przyszłości i by ją poznać, sięgnąłem do niezawodnego źródła, jakim są przepowiednie niejakiego Nostradamusa. Jak to wspomniany Nostradamus ma w zwyczaju, ten rok, jak wszystkie dotychczasowe, o których wspomniał, czyhać na nas będzie klęskami i nieszczęściami. Czasem to się zastanawiam, jak on był w stanie wymyśleć tyle końców świata i na każdy rok inny. Miał chłop fantazję. Poza tym, że jak co roku czeka nas zagłada, to Nostradamus wskazał, że teraz właśnie zostanie wynaleziony eliksir młodości. Informacja ta jak żywo mnie zelektryzowała, ale też nie wiem, po co mi eliksir młodości w perspektywie spadającej komety, trzęsienia ziemi, czy czegoś tam jeszcze, co nam się przydarzy. Chociaż skoro już ma mnie trafić ta kometa, to może warto na tę okoliczność ładnie się ubrać i nieco odmłodzić. Podejrzewam jednak, że tak jak ostatnie 500 przepowiedni Nostradamusa, także i ta sprawdzi się jedynie w nowych filmach katastroficznych. A i z tym eliksirem młodości to może być fake news. Pozostanę więc przy swoich sposobach na przedłużanie młodości, które osobiście Państwu polecam. A należy do nich dobry humor, dużo uśmiechu, dobre jedzenie i obcowanie ze sztuką. Czy to muzyką, czy jakąkolwiek inną. Do tego warto wybierać się regularnie na łono przyrody i poznawać nieznane nam zakątki świata. Wszystko jedno, czy blisko, czy daleko. Ja może nie znam się jakoś specjalnie na medycynie młodości, ale w te metody bardzo wierzę i uważam, że są znacznie skuteczniejsze niż jakieś tam botoksy czy inne faceliftingi. Jak ktoś nie wierzy, to polecam spróbować i przetestować na sobie, a efekty opisać w komentarzach pod filmami na kanale Gazetki i Promocje. Tymczasem zapraszam do Dino, gdzie już czeka nowa oferta promocyjna. Mam też nadzieję, że przyjdzie nam się tam spotkać na zakupach, co na pewno będzie spotkaniem bardzo miłym, a więc i odmładzającym. Życzę zatem udanego dnia i do zobaczenia w sklepie.